występuje z powitaniami serdecznych, ale wróć. Panie burmistrzu, mieszkańcy bloku numer 1, 2, 7, 2, zwracam się do prawdą, abym poprosiła pana burmistrza o to, aby pobliżył blok, starszy mieszkańcy, to było ustalone zostały wyniki na odzież używany. Ja wiem, że na terenie miasta działa firma Arka i są takie pojemniki. Może by z nią kontakt wszedł i po prostu żeby tam w pobliżu bloku numer 1 na wyszedł taki pojemnik stawki. Druga moja serdeczna prośba to śmietnik na ulicy na Zamrze, który obsługuje bloki 2, 4, 6. To jest to prośba też od moich sąsiadów. Panie burmistrzu, śmietnik jest w tragicznym stanie. Już dawno podobno były ustalenia co do lokalizacji czy budowy tego śmietnika. Sąsiedzi w bloku numer 2 twierdzą, że nie mogą stać w tym miejscu, gdzie stoi, ponieważ samochody, które wywożą śmieci, stoją świeżo naprawioną granicę i już są na nich zagłębieni. To tak ciężkie, że ta granica się dalej zagłębia. A ustalenia były dawno zrobione i po prostu prosimy, żeby to wyszło w fazę realizacji jak najszybciej. Trzecią sprawą, panie burmistrzu, to są komputery w szkole numer 2. Ponieważ komputery były bodajże w 2005 roku założone. Komputery są stare, więc jest trudno prowadzić komputery jako korzystanie praktyczne. Nie ładują się, potrzebują bardzo dużo czasu. Często w trakcie lekcji wysiadają. No, są one opłacane w stanie i mój kolega radny Wiesiek widział tą pracownię. I też może powiedzieć coś na jej temat. Chciałam tylko przekazać panu burmistrzowi, że mamy bardzo mobilną dyrekcję tej szkoły, która zabiega o zainteresowana projektami, gdzie można by było zdobyć pieniądze. I gdzie tylko projekt to kółka, jak tylko coś znajdzie jakikolwiek projekt, na pewno z niego skorzystamy. Zresztą bierzemy już udział w projekcie organizowanym przez sieć Tesno. Konkurencja jest bardzo duża, ale niemniej jednak udział przybierzemy. Z jakim skutkiem nie wiem. W każdym razie bardzo bym chciała na burmistrza o żeby się znalazły pieniądze w przyszłym roku, żeby te komputery do tej szkoły numer 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze? Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, panie starosto, korzystam z obecności pana starosty i mam dwa pytania dotyczące drogi powiatowej w Swędorzowie. Pierwsze pytanie to chciałam się dowiedzieć, czy w budżecie na rok 2012 został ujęty remont chodnika od kościoła w stronę remizy OSP. Tam zgłaszaliśmy wielokrotnie i mam nadzieję, że to jest pozytywnie, ale potrzebuję jeszcze potwierdzenia pana starosty. I druga sprawa to jest odmulenie i odbudowanie przepustów pod drogą powiatową na trasie Gruszów Wielki Smęgorzów w miejscowości Smęgorzów. Tam były kierowane pisma, było kierowane pismo od sołtysa również i w odpowiedzi na to pismo starostwo odpisało tak, że informuje, że w informacji, jaką otrzymał z Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac konserwacyjnych przy rowach czy drożnych w ciągu dróg powiatowych, jednak nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku. No jesień nam już się kończy i chciałam zapytać, co w tej sprawie wiadomo.
chciałam również poprzeć tutaj prośbę pani radnej Józefy Taraski o ten, o nowy asfalt, nowy bieżnik asfaltowy na tej trasie właśnie Gruszów Mały Zmęgorzów przy drodze na drodze powiatowej, ponieważ rzeczywiście ruch tam się wzmaga, gdyż wielu ludzi zarówno ze Zmęgorzowa, jak i z Gruszowa omija krajówkę, ponieważ ta droga jest bardzo niebezpieczna, duży ruch na niej i jeździ się ten, jest taki odcinek właśnie, gdzie jest bardzo dobra droga, a potem nagle wpada się właśnie taką drogę złą i to też zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie widzę, jak Państwa powiedzieć, że odpowiedzi na zadane pytania będą w punkcie 8. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwał. Czy pan starosta też się spieszy? Ale proszę, panie starosto, mikrofon, bo widzę, że pan tu sobie proszę stanąć i sobie zapytać. Szanowni Państwo Radni, jeśli chodzi o zadania przyjęte do realizacji, to na pewno żeście na komisjach omawiali zadania dotyczące wciąga dróg, które zostały przyjęte do realizacji w ramach współpracy Gminy Nowa Tarnowska i Powiatu. To są budowa chodnika, dla zaszczepienia na drodze w Laskówce, przy drodze Laskówce Szorowskiej. To są zadania następne, to jest budowa chodnika wraz z pogodnieniem w miejscowości Muszowice, czyli tutaj mamy Lipiny. Również jest przyjęta inwestycja na Brata Mleca Kierowskiego, prowadzenie wody wód drogi tu od strony ulicy Jagiellońskiej, czyli drogi powiatowe, drogi gminne, za Brata Mleca. Do inwestycji, jeśli chodzi o inwestycje powodziowe, to zaraz Państwu podam. Droga na miejscowości Lipiny. Czekamy oczywiście na decyzję wojewody w tej sprawie, kształtowanie skutków powodziowych. Natomiast jeśli chodzi o remont w miejscowości Mędrowców, będzie, proszę, w miejscowości Mędrowców, to było oczywiście mowa o tym chodniku. Ja myślę, że bardzo drogowy w ramach swoich środków dokona przekładki. To tam jest wymagana przekładka chodnika. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o odmulanie dróg, odmulanie rąk przy drogach powiatowych. Ta koparka, która została zakupiona 1,5 roku temu, ona spełnia swoje zadania i zapotrzebowanie, bo to nie tylko są rowy na terenie Dąbrowa Tarnowska, ale są na terenie całego powiatu. Zapotrzebowanie jest ogromne. Operator koparki wręcz nie ma czasu wykorzystać urlopu. Okazuje się, że tych prac na terenie powiatu dąbrowskiego przy drogach powiatowych jest bardzo dużo. Dyrektor zarządu drogowego posiada odpowiedni grafik. Oczywiście przepraszam panią radną, że z tego się nie wywiązał, jeżeli miało to być wykonane na jesieni, ale w międzyczasie była konieczność wyrównania, ponieważ prowadziliśmy remont parku w grudniu, była konieczność również wyrównania, czyli nadwiezienia ziemi, w związku z tym prowadzone były remonty przy rowach na terenie gminy Olesno. Być może, że jest to związane z przesunięciem, ale na pewno odmulenie nastąpi. Jeśli chodzi o przystanki, w tym roku został wykonany projekt liniowy dróg powiatowych. Myślę, że to temat, jeśli chodzi o
przystanki przy drogach powiatowych na pewno będziemy wracać z tego względu, że po wykonaniu tego projektu będzie konieczność kompleksowego przejrzenia przystanków przy drogach powiatowych i myślę, że te przystanki zostaną się również pod uwagę. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałem podziękować Radzie Gminy na ręce Pana Burmistrza, Panu Przewodniczącemu za współpracę w mijającym roku 2012. Chciałem Państwu życzyć z okazji zbliżających się świąt w imieniu Pana Starosty Tadeusza Gertyckiego, Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, zdrowych i radosnych spokojnych świąt. 2013 na podwórku 2013 był również rokiem lepszym jak 2012, żeby gościu przewodniczył oszczędzić radość zarządzającym. Dziękuję bardzo. Myślę, że...